dzisiejszym na rok czasu z możliwością przedłużenia o następny rok. Powiem szczerze, że chciałbym na pewno powalczyć o miejsce tutaj z Jagiellonią wyższe niż zajęte ostatnio. Myślę, że dużo pozytywnego w ostatnim czasie dzieje się wokół drużyny i drużyna też funkcjonowała, uważam, nie najgorzej. Jest cały czas, można powiedzieć, ta drużyna w przebudowie i ja tutaj ze sztabem zajmuję się kontynuacją tej przebudowy. Wszystkie te rzeczy, które już funkcjonowały, były naprawdę bardzo dobre mecze i ta gra nie wyglądała źle, a nawet bardzo dobrze. Gdybyśmy chcieli to utrzymać, a jeszcze wprowadzić, jeszcze poprawić tę grę i na tym się skupimy. Oczywiście chcielibyśmy ten stadion, który powstaje, zapewnić też publicznością i ten, można powiedzieć, fanatyzm taki tutaj, ta żywiołowa publiczność, żeby niosła nas przez od zwycięstwa do zwycięstwa. Myślę, że wszystko resztę zostanie jak gdyby pokazane w pracy. Nie chciałbym tutaj składać zbytnich deklaracji. Myślę, że najważniejsze są czyny i wszyscy będą zadowoleni, jak będzie widać, że drużyna prezentuje się dobrze i daje radość kibicom i czują się częścią tej drużyny. Także tyle. Łukasz Smolarow, Miłosz Tępiński, trenerem bramkarzy to będzie Rysiu Jankowski i jeszcze Darek Wyruczak będzie z nami współpracował. Jako drugi trener, asystent. Za dużo się nie zmienia, jest dużo tutaj osób w ekipie całej Jagiellonii, która już tu pracowała, zna środowisko. Na pewno będę chciał zaszczepić tutaj i drużynie, i swój punkt widzenia na piłkę, zaszczepić im trochę swojej osobowości. I tyle, myślę, że wystarczy. Bierzemy się od co do pracy, bo tego czasu jest mało i kibicy trochę z cierpliwości będą musieli wykazać, no bo dopiero w piątej kolejce gramy tutaj u siebie, ale jak liga pokazuje i ostatnie nawet sezon Jagiellonii na tych wyjazdach nie radziła sobie najgorzej, a myślę, że tym razem będzie podobnie. Dziękuję. Nie chciałbym tutaj być porównywany do moich poprzedników i myślę, że zaczynamy jak gdyby nowy rozdział i chcielibyśmy z drużyną pracować na swoje konto. Chciałbym, żeby drużyna na pewno no prezentowała się tak dobrze, jaki ma potencjał. W tej chwili no, jeszcze ta kadra jest przebudowywana. Jeśli zostanie określony taki ostateczny skład kadry, no wtedy jak gdyby już będziemy mądrzejsi, będziemy mówić o sposobie grania, o systemach i sprawach z tym związane. I myślę, że tutaj jeśli chodzi o cele, to też jest to zbyt wcześnie. Oczywiście mamy tutaj zadania nakreślone cele, ale myślę, że dobra gra i zdobywanie punktów i zajęcie miejsca wyższego niż było ostatnio, to jest taki nadrzędny cel. Wiadomo, że jest reorganizacja po tych 20 meczach, po tej pierwszej rundzie, na pewno wtedy można będzie te cele. Ale po 20 będzie pierwsza runda, kończy się z grudnia. Także myślę, że to jest też taki moment będzie na weryfikację tego wszystkiego. A jeśli chodzi o kadry, widzi Pan duże zmiany? Bo zna Pan pewnie doskonale kadry Jagiellonii Białystok. Jako trener Polonii Warszawa, analizował Pan wywale, więc widzi Pan potrzebę dużych zmian w tej kadrze, która jest w tej chwili? No nie da się też jednoznacznie w tej chwili odpowiedzieć, bo trwają rozmowy z zarządem i trwają jeszcze rozmowy z nowymi zawodnikami, także no za wcześnie tutaj na takie deklaracje. Myślę, że tutaj pytania też do prezesa i te sprawy są cały czas w toku i myślę, że to za wcześnie na takie jasne deklaracje.